Cześć, siemanko, moi drodzy, z tej strony Mikołaj Gozdyka. W dzisiejszym odcinku będzie opening figurek Sonika. Tak, nie przesłyszeliście się, udało mi się je zdobyć. Oczywiście byłem za granicą, co już wiecie z kilku filmów przed. Ale ważne, że udało się zdobyć, nie? Więc tak. Mam też tutaj takie do światła, żeby nagrywać fajnie wszystko, pięknie. Okej. I ja tu mam różne rzeczy z tego Sonika. Na przykład takiego Peza. Peace. Nie wiem, jak się to mówi. Ale tak, no. To może zaczniemy sobie od tego. Okej. Może tu? Nie. Nie wiem nigdy takiego pizza, bo te cukierki jadłem. O. O tak. No nie. Nie, to powinno być w najgorszych sytuacjach w życiu. W filmie Uczajnika, że kiedy próbujesz coś otworzyć, tymczasem opakowanie. Próbujmy to robić na spryt. Może od dołu trzeba? O! No nie! Dlaczego? O! Jest! Mamy to! To jest Knuckles. Gdyby ktoś nie wiedział. Dobra. Dobra, próbujemy tym sposobem to otworzyć, że wkładamy z opakowaniem. Dobra, Knuckles, nie pocił się przez przypadek. Proszę. O nie, opakowanie jest za grube. Eksperyment się nie udał, nie powiódł się. Dobra. Przetestujmy to. Spoko. Całkiem spoko. Mam tu jeszcze truskawkowe. Truskawkowe? Tak. Wyglądają na truskawkowe. Więc myślę, że dobra, to z tym Knucklesem. Znaczy, dobra, te cukierki. Dobra, spróbuję to za chwilę załatwić. Więc teraz to i to posprzątam. To już skonsumuję. I mam jeszcze takie coś. To są lizaki. Więc spróbuję na odcinku sobie Sonika. Dobra. I co my tu?
Dobra. To było dziwne. Widzowie, jeszcze zanim ostatnia rzecz. Najlepsza rzecz. Proszę Was o chwilę uwagi. Ponieważ jest już 29 maj. Pojutrze jest... Nie. Nie pojutrze. Jak się... Pojutrze, o, no, dobra. Jest Dzień Dziecka. Nie? No to takie fajne święto, postaram się coś wtedy dla Was nagrać. Ale za niedługo też są moje urodziny. Więc fajnie by było, gdybyśmy byli 100 subskrypcji do tego czasu. No a jak nam się nie uda, no to trudno. Ale mamy też taki czas do wakacji nam, taki, no, taki challenge Wam daję. Spróbować do końca wakacji, które się jeszcze nie zaczęły, wbić 100 subskrypcji. Bo brakuje nam naprawdę niewiele. Już Wam pokażę za chwilę, ile dokładnie. A tu się jeden gagatek schował, dobra. Nie ma, tak łatwo ze mną, gagatku. Zobaczcie, wszedłem na mój kanał i co widzę? 85 subskrypcji. Nigdy nie przypuszczałem, że będzie aż tyle. I mogę być z nas, ze mnie, z siebie dumny i z Was oczywiście. O, dobra. Oczywiście zapraszam Was na moje pozostałe kanały. Więc patrzcie, ile subskrybentów. Mi jeszcze niedużo brakuje, bo 15, żeby dobić 100 na moim kanale. Więc te 15 osób, proszę, zasubskrybujcie ten kanał, proszę. Tak, wtedy sprawicie mi przyjemność. Proszę. Dobra, udało mi się opanować tego naklusa jeszcze. Już myślałam, że coś odleciało, ale na szczęście nie. Ten. Coś miałem mówić. Polecam Wam polecieć do tej Hiszpanii. Jeśli lubicie plaże, ogólnie plaże, to no tam jest nawet fajne, bo to, no to tam jest taka fajna plaża. Można na niej kopać, są tam różne skały do wspinania się na nie. I ten. No i polecam. Fajne. I to wypycha, dobra. No wypycha, ale nie chcę puścić. Dobra, fajne. To jest fajne. Co do tego, o co tu chodzi? I have no idea. Dobra. Gwóźdź programu. Czas... Nie wiem, gdzie tu jest kamerka w tym telefonie. Czas na gwóźdź... O! Czas na gwóźdź programu. Czyli... Werble, proszę.
Kurde. Figurka Sonika. Tak. Właśnie tak. Oto ona. Na moim kanale. Figurka Sonika. Sam nie wierzę, że na moim kanale ona jest. A tu są inne figurki tej serii. Czyli Sonic, Metal Sonic, klasyczny Tails, Motobug i klasyczny Crab Maid. Nie wiem, jak to przeczytać. Tak, cieszę się, że udało mi się ją zdobyć. Nie wydałem na nią tak dużo pieniędzy jak na Allegro. Allegro to powyżej 4 dyszek. Dobra, teraz skupienie, żeby nic się tutaj nie stało. Boże, jakie to jest super. Odpakowywać coś, czego nie ma w Polsce. Chrysty. Ja się trochę znam, bo odpakowywałem już kilka takich rzeczy z Bendiego na przykład. Ale jestem mega fanem Sonika. Więc cieszę się, że udało mi się to dorwać. Wow. W sklepie, w tym, w którym to kupiłem, był jeszcze ten Motobug i Crab Maid. Ale zdecydowałem się oczywiście na Sonika. Ale wow. Wow. To jest niesamowite. To jest jeszcze wszystko ruchome. Prezentuje się figurka z bliska. Właśnie taki Sonic. Tu jakby była jakaś podstawka chyba. Tu ma takie ząbki. Proszę zobaczyć. Tak wygląda jego tył. I to wszystko odwzorowane tak od Sonika z gry. Elementy ruchome. Sorry, Sonik, że ci dziubnąłem w oko swoim palcem. Twoim palcem. Elementy ruchome. Więc tak, ruchoma jest głowa. 360 stopni. Ręce. Ręce jeszcze tak. Tak. Nogi. Nogi w przód i w tył. Boki. Więc czas na ocenę tych wszystkich rzeczy. Więc proszę się tu ustawić. A, było jeszcze takie z Tailsem. Z Knucklesem też było, ale zdecydowałem się na Sonika i na Tailsa. A, zapomniałem. Bardzo, ale to bardzo. Polecam wam pójść na Sonic the Hedgehog 2. Po polsku mów Mikołaj, dobra, bo to jest polski kanał na YouTubie. Sonic Szybki jak Błyskawica 2. Film bardzo fajny. Nie będę wam Nie będę wam go spoilerował, bo szkoda. No. Stój. Mogę wam jakiś taki klip pokazać, jeśli mi się uda go tu dodać. Dobra. Tak, czas na ocenę. Stójcie! Dobra,
Już go wezmę po prostu. Knuckles, peace, Knuckles. Moja ocena. No... 10 na 10, można powiedzieć. Bardzo fajne skonstruowane. Fajnie ogólnie zrobione. Jest jeszcze... Był jeszcze taki Mario, ale oczywiście ja wolę Sonika od Mario. Więc wziąłem sobie Knucklesa. Wolę Sonika od Mario, więc wziąłem sobie Knucklesa, jak to brzmi. Dobra, wiecie o co chodzi. Postać z Sonikiem. To, te lizaki. O, nie wiem, jak je ocenić, bo nie wiem. No. No nie mam jak tego za bardzo ocenić. No patrzcie, no. Taki lizak. Jeszcze proszek do tego mam, więc... Nie za bardzo wiem, jak mam to ocenić, Sonik. Może ty mi powiesz, jak to ocenić? No nie powiem, dobra. Ja się to spróbuję rozkminić, jak mi się uda, to dam wam znać... To dam wam znać, zrobię z tego shorta. Dobra, pytanie. Wolicie Sonika czy Tailsa? Jeśli mi się uda odpalić komentarze, piszcie Team Sonic, Team Tails albo Team Knuckles. O, więc to nie wiem jeszcze jak ocenić. W shortcie powiem. Sonic. Figurka Sonika. Więc tak, mój... czekaj. Mój werdykt o figurce Sonika to... Uwaga, uwaga. Werdykt, którego nikt się nie spodziewał. Uwaga, Sonik wam pokaże. No nie jest do... w dół, tylko do góry. Więc fajne, a ujmując to w słowa, pięćdziesiąt trzy na 10. I ten śmiech pójdł. Tak, nie przesłyszeliście się. Bardzo dobrze odwzorowany od Sonika z gry. Proszę porównać. No, proszę porównać, no. No i powiecie, że nie jest podobny. Znaczy, że nie jest prawie całkiem odwzorowany. Knuckles też ma dobrze odwzorowaną głowę, proszę zobaczyć. A ci dwaj panowie są już zdjęcia. Nie wiem, nie mam co robić, więc sobie tak rękami robię. Jezu, to już prawie 18 minut trwa. Nie, 9... Dobra. Dobra, tak jak mówiłem, werdykt jest bardzo dobry mój. Więc mi się widzimy... My się widzimy za niedługo. Do zobaczenia i cześć!